słyszycie jakiś dziwny dźwięk. Tak się właśnie coś zrypało w skrzyni biegów. Na trójce jedzie normalnie, na szóstce również, ale jak się włączy jedynkę, dwójkę, za 500 czwórkę, metrów skręć w prawo. No i piątkę, no to taki dźwięk właśnie nieprzyjemny. Jadę właśnie zdiagnozować to do mechanika Astra, z tym jeździć. Może mieliście też tego typu problemy. Zaraz jeszcze dojedziemy tutaj. Zaraz będę ruszał z jedynki. Słyszycie znowu. Na luzie. Na luzie jest ok. Skręć w prawo. Chociaż słyszycie, dodam gazu. Taki dziwny dźwięk jest. To jest teraz, puściłem w ogóle, na biegu sobie jedzie. Słuchajcie, jaki straszny dźwięk. No i trójeczka. Normalnie chodzi, tak? Także słabe strasznie. Piątka to samo będzie. Zobaczymy, co powie mechanik na ten temat. Wrzucę wam później fotę, co było uszkodzone. Żebyście widzieli. Posłuchajcie jeszcze. To jest dwójka. Tylko jeszcze nie tak najgorzej. Trójka bardzo ładnie. Przed chwilą na szóstce jechałem, było w porządku. Ale teraz czwórka, na przykład teraz będzie z górki, wrzucę czwóreczkę. O, teraz w ogóle nie wciskam gazu i zjeżdżam z górki. A teraz jeszcze wcisnę czwórkę. Jak wcisnę sprzęgło, to nie ma tego dźwięku. Na luzie jest w porządku. Czterdziestka, ograniczenie. Mamy 40. To są takie obracające się wałki, także może coś z tymi wałkami się zrypało. Nie sądzę, żeby to były łożyska. Łożyska to było najtaniej w sumie wymienić, a tak to pewnie całą skrzynię trzeba będzie zmieniać. No zobaczymy, co tam się stało. Wrzucę później kilka fotek. No ale awaria to coś poważna. Za 600 metrów skręć w lewo. Dajcie znać, czy mieliście taki sam problem. Czy wyszło wam tak samo, taka sama usterka. Aż mnie to ciekawi po prostu. A z tego co wiem, to taką skrzynię można kupić, bo to jest Mazda 6 za jakieś 300-400 zł, także lepiej kupić tę całą skrzynię, się nie bawić i wszystko wymienić, aniżeli dobierać później części i płacić nie wiadomo jakie pieniądze. A więc tak, jestem już po rozkręceniu wszystkich śrub i okazuje się, że wciąż tutaj to wszystko dosyć dobrze trzyma. W tym miejscu, tak jak widzicie. Jeszcze przypuszczalnie w środku jest taki silikon. Dlatego zacząłem tutaj, jak zobaczycie sobie taką powierzchnię, zacząłem tutaj pukać takim dosyć sporym młotkiem. Mam taki młoteczek. Może mam z 5 kilo. Tutaj zacząłem pukać. No i zaczęło się to troszeczkę rozszczelniać. Spróbuję to jakimś dłutem może złapać. Ewentualnie jakimś śrubokrętem na początek i powoli będę to rozsadzał, tak? O, tutaj jak widzicie dosyć jeszcze jest blisko siebie, ale jakoś tutaj spróbujemy to, tutaj widać troszeczkę tak jakby silikonu, spróbujemy to rozebrać na pół. Okej, dobra, odkryłem przyczynę, że to tak słabo szło. To jeszcze była taka dźwignia, zasypione to strasznie, taka dźwignia, która tak jakby była tutaj na tym, tak? Tutaj jest oparta, nie wiem czy widać. Co jest taki drucik, no ten drucik tutaj jest oparty, tutaj w środku jest taki otworek, ten otworek to jest to, ale tutaj jest jeszcze jedna krętka. I zobaczcie, mi tutaj to wszystko pękło, jak zacząłem to zbijać. W sumie to dla mnie dobra informacja, że odkryłem tą śrubę, ale jak będziecie sami to rozbierać, to pamiętajcie, żeby najpierw to zdjąć. To wystarczy przychylić, to łatwo schodzi. Tutaj z tego wystarczy to przechylić w jedną drugą stronę i to wyjdzie z tego. Pamiętajcie, aby to zdjąć, ten element, to łapę taką, czy jak to nazwać, która tutaj odciąga. Która odciąga to koło tutaj. I żeby się dobrać do tej jeszcze śruby, która jest pod spodem. To jest bardzo ważne. I wtedy prawdopodobnie to wszystko ładnie zejdzie.
Ok. Więc skrzynia jest rozebrana. I powiem Wam, że miałem bardzo duże problemy, żeby je rozebrać. No ale tak jak wspominałem wcześniej, ta skrzynia i tak miała trafić na złom. Dlatego zanim zacząłbym je rozbierać, jeżeli chciałbym w ogóle je rozebrać porządnie, to pewnie najpierw jakąś wiedzę zgromadził, poczytał ten temat. Ewentualnie ludzi popytał. Bo natrafiłem na dosyć poważny problem. Teraz tak, pokażę Wam, o co tu chodzi. Chyba ten element nawet. No, w każdym razie, tutaj są takie po tej stronie, możecie mi napisać w komentarzach, co to tak naprawdę jest. To są takie dźwignie, takie bolce i w żaden sposób nie mogłem tego wyciągnąć. Musiałem tutaj aż to wszystko tutaj ściąć, zobaczcie, tutaj powinno być na równo tak naprawdę w tym miejscu. To wszystko musiałem ściąć kątówką. Tutaj ten bolec też musiałem wyciąć. Ten bolec się trzymał, w ogóle nie chciał się ruszyć. Tutaj to, do tego bolca. Pokażę, co tutaj w ogóle było. Więc to było coś takiego tutaj, na to nasadzone. To się trzymało tak. O, to było w ten sposób. Teraz tak, ten, tak jak widzicie, tutaj jest na stałe. O, a to w ogóle wszystko, to wszystko w ogóle było przymocowane tej całej pokrywy. To, więc naprawdę nie mam pojęcia, jak takie coś wyciągnąć. To przeciąłem, tutaj w tym miejscu, tak jak widzicie, to jest przecięty. To jest ten fragment tutaj. A teraz tak, tutaj ten drugi też chyba się zakleszczył podczas tego pukania, bo on tutaj może by i wyszedł z tego. Też musiałem go tutaj rozciąć. Ten chodził luźno na samym początku, ten trzeci. Także ten by spokojnie tutaj, ten trzeci bolec spokojnie by tutaj wyszedł bez żadnych problemów. A tak musiałem to wszystko, widzicie, wszystko to porozcinać. To porozcinać tutaj w tym miejscu. No i oczywiście tutaj jest ta cała pokrywa. No i ta pokrywa, zobaczcie, tutaj w tym miejscu też ma tak powycinane to wszystko. I teraz tak, ta pokrywa to tutaj, te łożyska tutaj są w porządku, to co tutaj jest. Także tutaj jakichś takich większych błędów, znaczy większych jakichś zgrzytów nie słyszałem. Tutaj się wszystko dobrze obraca. Tutaj wszystkie te bieżnie wyglądają w porządku, także problem nie leży w tym miejscu raczej. Także tutaj zaraz będę te po kolei te wszystkie koła zębate tutaj wyciągam, ale teraz tak, one są troszeczkę zapylone, bo ja tutaj, tak jak widzicie, one bardzo ładnie wyglądają, jak ja to otworzyłem. A tutaj pyliłem podczas właśnie tego cięcia tą kątówką, ale one wyglądają dosyć dobrze, tak się im przyglądałem wszystkie. Także najbardziej mnie interesuje to, co to jest ten szpień osadzony, ten główny, który wystawał. On tutaj zgrzytał strasznie, także chciałem się dobrać do łożysk tam na dole. Zobaczcie, jak to wygląda, te kółeczka wszystkie powyjmuję. Te kółka są nawet sprawne, może coś nawet z nich jeszcze by było. Także się na tym jeszcze zastanawiam. Powyjmuję te kółeczka i Wam wszystko to później pokażę, gdzie znalazłem jakieś największe uszkodzenia. I prawdopodobnie to by była przyczyna. To by była przyczyna pewnie tego, co coście słyszeli na wcześniejszym nagraniu. Takich dziwnych dźwięków z tej skrzyni, tak? Dosyć takich, bym powiedział, niepokojących, tak? No, skrzynia oczywiście się okazało, że jest do wymiany nowa. Dużo lepiej kupić nowo całą i zamontować, niż się babrać w otwieranie tego i tak dalej, bo dużo więcej czasu schodzi. No. Jak widzicie, skrzynia rozebrana. Trochę mi to czasu zajęło. Powyjmować te wszystkie koła zębate z wałkami. No i teraz tak. Przyglądałem się tym kołom, tym zębom. Bardzo dokładnie, te zęby oglądają tutaj, jak widzicie, są to przeważnie umieszczone na łożyskach tutaj, takich stożkowych. Połowa w skrzyni, skrzynia tam leży. Teraz to się pokażę. Spróbuję pod w filmie umieścić nazwy tych poszczególnych wałków z tymi kołami zębatymi. Zobaczymy, czy coś znajdę na ten temat. Jak nie, to może Wy dodacie w komentarzach. Jak widzicie, takie elementy to było na tym nałożone, tutaj takie łożyska. No i teraz tutaj jest trochę spiłowania, zostało fragmentów. To wszystko jest w dosyć dobrym stanie, także tak to wygląda. No, to jest dosyć ciężkie, ale tak widać, dosyć naprawdę ładnie zachowane. Tutaj nie widać żadnych uszczerbień, ani żeby była jakaś wada na tych kołach, także możecie sobie zobaczyć, jak to tutaj w środku to wygląda. Także to się tutaj wszystko, widzicie to, jak się to obraca. Także tak to wygląda. Tego tej puta jest ciężkie.
No i tutaj następne koło tego typu. No, że to tutaj też, o, tak. No jest właśnie. A tutaj widzicie, to było na łożyskach kulkowych akurat. To jest bieżnia. Bieżnia to jest w dosyć dobrym stanie. No i problem raczej leży w tym, głównym tutaj właśnie pałku, który wystawał. Jedną rzecz, którą, znaczy dwie rzeczy, które tutaj zauważyłem, ale teraz tak, tutaj jest luz. Jest tutaj luz wyczuwalny, także przepuszczalnie coś tutaj, nie wiem, czy to słychać w ogóle. Tutaj jest luz na tym, głównym wałku. No i trzeba przyznać, że on jest taki, jak się delikatnie porusza, to są nierówności. No i tutaj jest, to koło zębate jest luźne też. Nie wiem, czy tak ma być, czy nie, ale to są te rzeczy, które tutaj odkryłem, mniej więcej. Tak poza tym zęby też dosyć dobrze, ale też przy kręceniu, pamiętacie, zanim to rozłożyłem, to skrzynię, to właśnie tutaj było, tak się obraca, to tam nie słychać żadnych zgrzytów. Tego wyciągnąć nie mogłem, musiałem to rozedrzeć. To jest jakieś takie, bo też takie dodatkowe drążki. No i skrzynię musiałem, tak jak widzicie, tutaj rozebrać. Tutaj założymy z powrotem. Skrzynia jest rozebrana. Tutaj właśnie, jak widzicie, musiałem część tej skrzyni kątówko pociąć, żeby wciągnąć te koła. Reszta pochodzi od tej, widzicie, jeszcze pozostałości po łożyskach. Także tutaj, no, tutaj część wypadło. Także tak to wygląda. No i taka skrzynia. Tutaj nasadzę dosyć dobrze. Z powrotem, ale to nie ma znaczenia już teraz. No i tak to wygląda po rozłożeniu, tak? Się to porozkłada. Tutaj jest jeszcze taki element tego typu. Półszczelniany. Także też go tutaj wyciągnę. To oczywiście, nie wiem, może kilka tych kół jest w dosyć dobrym stanie, to tych wałków, to może je jakoś odsprzedam. Zobaczę, czy to w ogóle jest coś warte. Czy to po prostu dać na złom i ze złomu jakoś tutaj kasę z tego wyciągnąć. No ale tak to wygląda, te elementy ze skrzyni biegów po rozebraniu. Tak to się prezentuje. Jakoś bardzo dobra, bym powiedział, jak na Mazdę. Naprawdę bardzo dobra jakość wykonania i tak dalej tych części. Także tutaj zarzutów raczej pod tym względem nie ma. Gorzej, że się już tam ta Mazda akurat ma 300 tysięcy już zrobione ponad. Także może to była przyczyna tego, że tutaj coś się w końcu zrypało, tak? No, ale też wiem, że takie Mazdy spokojnie wytrzymają więcej i nic się ze skrzynią nie dzieje. Może to była jakaś wada fabryczna materiału, która wystąpiła już po 300 tysiącach, no nie wiem. W każdym razie uległa uszkodzeniu, trzeba było ją wymienić. Zdecydowałem się, mechanik mi podpowiedział, żeby kupić, bardziej się opłaca kupić całą skrzynię zmienić, i tak żeśmy to zrobili szybko, sprawnie. Skrzynia przyszła, została wymieniona, auto teraz jeździ naprawdę bardzo dobrze, nie mam z nim żadnych problemów.